Dzień dobry, szczęść Boże, witaj, aleluja. Przechodzimy od razu do Słowa. Dziś nie będę robił żadnego wielkiego wstępu i nawijał, bo Słowo jest mocne i mamy być zdyscyplinowani co do czasu, prawda? Końcówka 9 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Gdy ci wychodzili o to, przyprowadzono mu opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha Niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały, jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli Znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jakie jest zadanie, które stawia przed nami Bóg? Jakie jest pragnienie Boga? To najgłębsze, to ukryte w jego sercu. Jaką dasz odpowiedź? Padają różne. Aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To objawienie miał święty Paweł i to zanotował. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ten opętany niemowa, inni chorzy, cierpiący, tak? żeby doświadczyli zbawienia, doświadczyli życia a przede wszystkim byśmy byli zbawieni w tym wiecznym wymiarze. Kiedy tak patrzymy na to, co Jezus czyni, jak to czyni, to to, to to zbawienie jest nam dawane przez Słowo, przez znaki, przede wszystkim dla nas oczywiście sakramenta, ale też znaki takiej mocy, która się objawia. Tak? Jak tego jest potrzebne dzisiaj, jak mocno to jest potrzebne. Tak? Bo, bo dla wielu ludzi, którzy porzucili praktykowanie wiary, no, wybaczcie, że to powiem, ale sakramenty już nic nie znaczą. Tak? To, to, to może być najpiękniejsza liturgia w swojej obrzędowości, tak, I, i, i oni są zamknięci, ich to nie interesuje. A przecież mają swoje biedy, swoje trudności, choroby, potrzebują znaków. To my się musimy tu nawrócić i najpierw, a nie oni. Nawrócić do tego, że Pan rzeczywiście, jak przychodzi, to czyni wielkie rzeczy. O tym jest to Słowo leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Wszystkie. To, 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 to znowu zaczynamy tłumaczyć, tak? No tak, ale, bo, coś tam. Nie, nie. Słowo jest słowem i koniec. No i, i, i jeszcze doświadczenie wspólnoty. Tak, ja, ja, ja chcę zwrócić uwagę na te właśnie rzeczy. Słowo ogłoszone, znaki, które Pan czyni i znak wspólnoty. To jest pierwsze, co ludzie widzą. Nie najpiękniejszą liturgię, nie najgłębsze prawdy teologiczne, o które się niektórzy będą wykłócać i przy tym obrażać wszystkich naokoło. Nie. Ludzie potrzebują słowa, znaku, wspólnoty. No i to posiedźmy nad tym słowem, pochodźmy koło tego, prawda? Żebyśmy rzeczywiście sami się wpisali w to słowo, znaki i wspólnotę. Oczywiście. Już to dopowiem, żeby nie było wątpliwości, tak? I doktryna jest ważna, i liturgia. Yy, tak, ale to jest też element katechezy, to jest element życia. Yy, a my mamy problem znacznie poważniejszy dzisiaj, że nawet ci ochrzczeni, nawet ludzie, którzy czasem jeszcze chodzą do kościoła, choć większość ludzi już nie chodzi do kościoła, że ci ludzie nie mają doświadczenia Jezusa. Oni mają doświadczenie z życia jakieś religijne. Ale Jezus jako osoba dla nich nie istnieje. Nie mają tej społeczności z nim. No i dlatego musimy głosić. No i pan Jezus mówi jasno: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniewa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. To nie jest tekst tylko i wyłącznie o powołaniach kapłańskich czy zakonnych. To jest słowo o tobie i o mnie. To jest słowo dla nas księży. Jeżeli któryś z księży mnie ogląda, że w naszym kapłaństwie mamy po prostu cały czas sobie uświadamiać, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało i nie chodzi o ilość księży. Chodzi o y, tych, którzy są bardzo świadomie przyjaciółmi Jezusa, kreatywni, którzy wciąż słuchają i szukają, y, jak dotrzeć z Ewangelią do ludzi. Prawdziwi przyjaciele Jezusa. Jak bardzo potrzeba świeckich, którzy są takimi przyjaciółmi Jezusa, którzy się nie boją, którzy idą, czynią znaki, którzy tworzą żywą wspólnotę, która przekonuje, przyciąga. Żniwo wielkie, ale robotników mało, jesteś zaproszony, jesteś zaproszona do tego, żeby iść z Jezusem za Jezusem, przed Jezusem, by być uczniem, misjonarzem. No i trzecia rzecz, taka bym powiedział, spinająca to, może do modlitwy mniej, ale na pewno jako wniosek, że, że w tym tekście mamy też model kościoła, jaki ten kościół ma być. To nie tylko duchowni. Duchowni przemawiają, a ludzie niech słuchają. W ewangelizacji mamy iść równo. Yy, yy, nie jak to powiedzieć? nie tyle, chcę powiedzieć równy z równym, tak? Ale po prostu mamy iść równo, mamy iść razem. Yy, duchowni i świeccy razem. Nie duchowni wyżej, a świeccy tutaj, tylko idziemy razem. Tak? Ja, ja dla was jako ksiądz tak, sprawuję sakramenty. Yy, powiem tak jak święty Augustyn, tak. Yy, gdy sprawuję liturgię, dla was jestem prezbiterem. Ale z wami jestem chrześcijaninem. Dzisiaj potrzeba przede wszystkim ludzi świeckich, i największym wyzwaniem dla Kościoła jest to, żeby świeccy byli bardzo obecni w nauczaniu, w dzieleniu się Ewangelią. Tu nie chodzi tylko o świadectwo, że powiem, co Bóg uczynił w moim życiu. To jest to, że po prostu świeccy w parafiach będą ewangelizować i, i, i nie będą się starali, że brali o to, żeby czy mogę ewangelizować. Tak, macie do tego prawo, które jest prawem od Jezusa. Mamy razem duchowni i świeccy przygotowywać ludzi do sakramentów, razem prowadzić różne projekty, żeby Kościół był żywy. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jeżeli ktoś ten tekst odczytuje w taki sposób, że będzie się modlił tylko o powołania kapłańskie i zakonne, to znaczy, że nie rozumie Kościoła. Wyzwaniem jest to, że żniwo wielkie robotników mało. Za mało ludzi świeckich jest aktywnych w Kościele. I czasem za mało my, Księża, pozwalamy świeckim prawdziwie ewangelizować. I to też się musi zmienić. Dobra, bo to ma być wprowadzenie w modlitwie, a wyjdzie mi konferencja czy kazanie. Przemyśl ten tekst i, i zapragni być w tym, w tym gronie robotników, które Pan wysyła na swoje żniwo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego.